Cześć, witajcie na kolejnym spotkaniu z Sandler Training Automotive Projects. Maciej Piątek i Marcin Bożymowski, witamy serdecznie. Na ostatnim spotkaniu zapowiadałem Wam, że poświęcimy trochę czasu na szkolenie produktowe w branży motoryzacyjnej, czyli coś, co my branżowo nazywamy launchowaniem danego modelu. Maciej, co według eksperta składa się na skuteczne szkolenie produktowe? Bardzo dobre pytanie, ale zarazem bardzo trudne pytanie, bo ile marek, ile firm szkoleniowych, ilu trenerów, pewnie każdy będzie miał inną opinię na ten temat. Ja ze swojej strony mogę to określić w takie 4 obszary, które w mojej ocenie w chwili obecnej są najistotniejsze, jeżeli chodzi o szkolenia produktowe. Pierwszy to technologie. Technologie, których mnogość, skomplikowanie rośnie z roku na rok. Wiąże się to z technologiami w zakresie bezpieczeństwa, jak i technologiami w zakresie komfortu. Druga rzecz to konkurencja, czyli bezpośrednie porównanie danego produktu z konkurentem, jego cech, zalet, może niedoskonałości czasem. Trzeci obszar, i tutaj muszę to podkreślić chyba podwójnie, to jazdy testowe, tak? Zróżnicowany teren w zależności od potrzeb, tak? Czy off-road, czy tor, czy drogi lokalne, żeby poznać ten produkt multisensorycznie tak naprawdę, dotknąć wszystkich tych elementów i poczuć się w codziennym użytkowaniu. Ostatnia rzecz, może nie do końca doceniana przez doradców handlowych i dość trudna, bo w dzisiejszych czasach do oceny, to zmiany pod względem designu zewnętrznego i wewnętrznego. Dlaczego? No dlatego, że samochody teraz dynamicznie się zmieniają, bardzo często są do siebie mocno podobne i tutaj musimy znaleźć ten złoty środek i tą argumentację wyróżnienia tego produktu z tego niełatwego rynku. Te 4 elementy, o których przed chwilą powiedziałeś, strukturyzują zdecydowanie całą zawartość merytoryczną, ale nie możemy też zapominać o formie. Mam taką świadomość i takie przeświadczenie, że handlowcy bardzo często oczekują takiej formuły troszeczkę eventowej. Czy ta zawartość merytoryczna, o której powiedziałeś, która jest bardzo istotna, bo chociażby technologia z perspektywy systemów wspomagania kierowcy, czy to w kontekście właśnie komfortu, czy systemów bezpieczeństwa, to jest bardzo trudne zagadnienie. Ta jazda praktyczna, która później pozwala doświadczyć działania tych wszystkich systemów. Czy ta formuła eventowa jest wystarczająca, żeby tą skuteczność szkolenia produktowego osiągnąć? Marcin, w mojej ocenie nie. Co nie znaczy, że nie można tego w jakiś sposób zaaranżować w ramach szkolenia, bo tak naprawdę ten element eventowy zawsze w szkoleniu produktowych ma miejsce, tak? Spotykają się ludzie, wymieniają się doświadczeniami, nawiązują kontakty, które później celebrują na co dzień w codziennej swojej pracy. Wspomniałeś jeszcze o jednej bardzo istotnej kwestii, która niejednym handlowcom spędza sen z powiek, mianowicie rozwój technologiczny pojazdów, które dostarczają producenci. Rzeczywiście jest tutaj ogromny skok w tej dziedzinie, no i jest to nie lada wyzwanie dla handlowców. Czy w formule szkolenia produktowego jesteśmy w stanie zmieścić zarówno pod względem treści, jak i pod względem formy niezbędną ilość materiału, aby tą technologię handlowcy mogli poznać w sposób wystarczający do prezentowania pojazdów później klientom podczas jazd testowych? Znów to będzie oczywiście subiektywna moja ocena w kontekście Twojego pytania. Uważam, że nie. Uważam, że nie, dlatego że technologie postępują bardzo mocno, tak? Już tutaj skupiamy się oczywiście na technologiach automotive, ale popatrzmy sobie na inne dziedziny naszego życia, tak jak bardzo elektronika weszła w nie i jak bardzo zawładnęła naszą codziennością tak naprawdę. To samo dotyczy samochodów. Technologie się bardzo zmieniają, jest ich bardzo dużo, są to pierwsze, drugie, nawet trzecie generacje, które współistnieją w danym momencie, tak? Handlowcy są ograniczeni procedurami, są ograniczeni czasem, są ograniczeni presją klienta, tak? No, jest wiele czynników, które wpływają na to, że trudno jest tak naprawdę ogarnąć całość. Tak samo w szkoleniu. Nie można się skupić na wszystkich technologiach, ponieważ jest ich naście na tą chwilę, tak? I jeszcze w różnych, tak jak mówiłem, fazach życia, czy to była pierwsza generacja, druga czy trzecia, więc trudno wracać do pierwszej, jak omawiamy trzecią na konkretnym modelu. W związku z tym jest ta dodatkowa trudność, z którą na co dzień zderzają się doradcy handlowi, szefowie sprzedaży w swojej codzienności, w swoim życiu codziennym. Każdy klient będzie oczekiwał czegoś innego. Człowiek nie ma procesora w głowie, gdzie może to wszystko odkopać. Myślę, że ważne w tym wszystkim jest to, żeby w miarę na bieżąco w kwestiach technologicznych mówić o tych najistotniejszych technologiach, najnowszych technologiach, które są jak najmniej znane, w miarę możliwości wracać do tych poprzednich, żeby jeszcze ugruntować tą wiedzę, jeżeli chodzi o kwestie technologii, które wcześniej były, które funkcjonowały, a wiemy, że na przykład piony handlowe mają z tym jakiś zasadniczy problem, tak? Mhm. Więc uważam, że to jest niezbędne, żeby właśnie w ten sposób postępować. No i oczywiście dokumentacja, która oczywiście jest tylko takim dodatkiem w mojej ocenie, takim elementem, który może wspomóc na szybko ogólną wiedzę w tym zakresie. Uważam, że żaden dokument nie zastąpi praktyki tak naprawdę i praktycznych szkoleń właśnie na samochodzie, tak jak wspomniałeś, na torze, czy nawet w jeździe takiej bezpiecznej po ulicy, gdzie można tą technologię w życiu codziennym pokazać, jej możliwości, jej funkcjonalności, jej łatwość zastosowania. Z doświadczenia wiemy, że samo szkolenie produktowe absolutnie nie jest wystarczające. Oczywiście handlowcy mają możliwość korzystania z tych pojazdów i bardzo dobrze, bo nie wyobrażam sobie, żeby w jakikolwiek inny sposób mogli poznać produkt, który na co dzień oferują. Ale to już jest temat na inną dyskusję. Na dzisiaj bardzo dziękuję, Maciej. Mam nadzieję, że będziecie z nami w następnym odcinku. Słuchajcie, Sandler Training Automotive Project. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.